Irlandzkie tanie linie lotnicze Anorexia Air każą się pracownikom odchudzać, pokładowy magazyn będzie cieńszy i w mniejszym formacie, podróżni dostaną mniej lodu, a w pierwszej klasie zamiast szklanek będą plastikowe kubki. Nowa seria posunięć oszczędnościowych jest podyktowana chęcią zmniejszenia rachunku za paliwo, które w ostatnich tygodniach znacznie podrożało, czyli chodzi o to, by samolot był jak najlżejszy, wtedy mniej pali. I w ramach redukcji obciążenia brano nawet pod uwagę, słuchajcie, pozbycie się podłokietników w fotelu, ale zdecydowano je zostawić. Dlaczego? To obniżyłoby wagę samolotu. Poza tym te plastikowe kubki też ważą. Można by je zlikwidować, a chude stewardesy nalewałyby napoje prosto w usta pasażerów, tak nos zatkać. Ale też napoje ważą swoje, no. Te kilka godzin pasażer spokojnie wytrzyma bez picia. Dobrym pomysłem na zmniejszenie wagi samolotu byłoby usunięcie siedzeń. Każdy pasażer cupnąłby se na podłodze, nawet mógłby się położyć. No a gdy już pasażerowie będą leżeć, to przecież można usunąć te ciężkie szyby z okien, bo pęd powietrza głowy już nie urwie. No ale skoro już usunie się szyby, to przecież na jedno wyjdzie pozbyć się dachu, nie? No i samolot będzie tak lekki, że po prostu jeden silnik wystarczy od kosiarki na przykład. A najbardziej obniżyłaby koszta lotu likwidacja pasażerów. Wtedy przewodnik mógłby latać za pół darmo i już samo po kosztach przyniosłoby zysk.